Michał Nowak, zapraszam na sport. W ostatnim ligowym meczu w sezonie 2022-2023 przed własną publicznością Radomiak Radom pokonał Widzewa Łódź 3-1. Ostatni mecz sezonu u siebie Zieloni rozpoczęli znakomicie, bo już w 6 minucie wyszli na prowadzenie po golu Franka Castaniedy. Szybko jednak Widzew doprowadził do remisu po trafieniu w 7 minucie Ernesta Terpiłowskiego. Jeszcze przed przerwą Radomiak ponownie wyszedł na prowadzenie, a strzelcem gola był Dawid Abramowicz. W drugiej połowie padła jedna bramka autorstwa Lisandro Semedo w 85 minucie i Radomiak wygrał z Widzewem 3-1. Myślę, że to był najlepszy mecz w mojej karierze tutaj. Myślę, że zarówno klub, jak i kibice zasłużyli na to, żeby taki mecz właśnie dostać. Tak jak mówiłem, chciałbym, żeby moja drużyna miała osobowość i dziś to miała. Dzisiaj byliśmy w takiej sytuacji, że mieliśmy rytm meczu, mieliśmy zaangażowanie, no i zagraliśmy go na własnych zasadach. Po tej wygranej Zieloni awansowali na 7 miejsce w PKO Ekstraklasie. W ostatnim meczu sezonu Radomiak zagra na wyjeździe z Pogonią w Szczecinie. Mecz odbędzie się w sobotę 27 maja. Młode szczypiornistki Priziro APR-u Radom zdobyły tytuł wicemistrzyń Polski. Turniej finałowy Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych odbył się w Radomiu. W półfinałowym pojedynku APR w efektownym stylu pokonał Wiktorię Świebodzice 31-23. W finale podopieczne Adriana Kondraciuka spotkały się z Pogonią Zabrze. Pojedynek ten dobrze rozpoczął się dla radomianek, które do przerwy prowadziły 16-12. W drugiej połowie emocji nie brakowało. Tuż przed końcem był remis 25-25, ale w decydującej akcji spotkania do siatki trafiły szczypiornistki z Zabrza i to one zwyciężyły, zdobywając złote medale. Radomiankom pozostało cieszyć się ze srebra. Warto zaznaczyć, że w całych rozgrywkach APR przegrał tylko jedno spotkanie. To w finale z Pogonią Zabrze. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.